Po kontroli szpitala w Grudziądzu są alarmujące, ponieważ jego sytuacja finansowa z roku na rok jest coraz gorsza. Obecne zadłużenie sięga prawie pół miliarda złotych, a 70% nieruchomości jest obciążonych hipoteką. Jeśli w końcu nie zostanie wdrożony skuteczny program naprawczy, szpital nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować. Realne jest także zagrożenie, że część majątku przejmą wierzyciele. Suma tych problemów może doprowadzić do ograniczenia dostępności do usług medycznych dla pacjentów z całego regionu. Coraz wyżej oprocentowane. Najczęściej spłacano też nimi wcześniejsze długi. Przy wysokim zadłużeniu oraz niskiej płynności finansowej szpital nie był w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Odsetki z tego tytułu tylko za lata 2013 i 2014 wyniosły ponad 5 milionów złotych.